Jako korepetytorka ilościowych przedmiotów ekonomicznych nieraz spotykam się z kontaktem od osób, które rozpoczynają pisanie swojej pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej, a może nawet inżynieryjnej. Każda z tych prac oczywiście ma swoje zasady, takie związane ze sposobem, jak zaprezentowana ma być ostatecznie praca. A na tym filmiku przedstawię moje 16 autorskich rad związanych z procesem pisania, z tym, jak należy kontaktować się z promotorem, na co należy uważać, jakie uwagi są naprawdę cenne i obniżające poziom stresu. Także zapraszam do oglądania, coś na pewno z tego wyciągniecie, jakieś swoje własne wnioski. Oczywiście zapraszam do komentowania i uzupełniania tej listy, na przykład w komentarzach. Punkt pierwszy. Wybór katedry. Zastanów się, która katedra najlepiej pasuje do Twoich zainteresowań i aspiracji zawodowych. Możesz patrzeć na to pod kątem późniejszego szukania pracy, ale warto jest pamiętać, że kluczowym aspektem jest wybór tematu, który Cię fascynuje. Punkt drugi, wybór promotora. Wybierz takiego promotora, który ma doświadczenie w Twojej dziedzinie związanej z tematem pracy. Dobrze jest sprawdzić, czy promotor ma swoją listę typowych tematów, które można modyfikować. Czasem promotorzy mają takie swoje listy typowych tematów, które można modyfikować, co może prowadzić do nowych, ciekawych kombinacji, czy też wniosków, o które właśnie chodzi promotorowi, żeby ta praca kolejna była zaktualizowaną wersją w oparciu o nowe dane. Warto też rozmawiać ze znajomymi, którzy już mieli okazję współpracować z danym promotorem, aby się dowiedzieć realnie, jak wygląda taka współpraca. Punkt trzeci, wybór tematu w oparciu o dane. Na początek najlepiej jest przygotować pytania badawcze, które będą prowadzić Twoją pracę przez cały ten czas. Dobrze sformułowane pytania są kluczowe, ponieważ wyznaczają kierunek Twoich badań i pomagają w analizie danych. Upewnij się, że pytania przez Ciebie sformułowane są jasno określone, a związane bardzo silnie z tematem pracy. Dobrze jest je określić na podstawie wcześniejszego badania dostępności danych, na których warto będzie później pracować. Wbrew pozorom, temat pracy lepiej określić po zapewnieniu dostępności do danych, które pozwolą na późniejszą rzetelną analizę, taką empiryczną. Punkt czwarty, ustalenie terminu oddania pracy. Warto jest określić, kiedy trzeba oddać taką pracę dyplomową już w całości. Warto ustalić taki realistyczny termin, aby mieć odpowiednią ilość czasu na pisanie i redagowanie takiej pracy. Pamiętać należy również, że możliwe jest oczywiście napisanie pracy od A do Z w ciągu miesiąca, ale to jest jak dla mnie pełne stresu, napięcia i po prostu wolałabym uniknąć takiego rozwiązania. Zbliżanie się terminu oddania pracy jest pełne stresu. Lepiej jest zaplanować z wyprzedzeniem, aby uniknąć takiej konieczności pisania dodatkowych pism o zmianę terminu obrony, bo to wymaga dodatkowego uzasadnienia i formalnych procedur na uczelni. Punkt piąty. Długość pracy i liczba rozdziałów. Ustalić należy długość pracy ogółem i w podziale na poszczególne rozdziały w porozumieniu z promotorem, już na samym początku współpracy. Im więcej szczegółów ustalicie razem z promotorem na początku, tym jest lepiej. To pomoże uniknąć sytuacji, w której trzeba będzie skracać tekst, ilość już przygotowaną lub na szybko uzupełniać stronę. Punkt szósty. Konsultacje z promotorem. Podczas pierwszego spotkania warto już omówić wstępnie przygotowany przez siebie plan pracy, konkretne rozdziały i podrozdziały. Zaoferować warto to promotorowi, aby pokazać również mógł on przykładowe prace na konsultacjach. Możesz to uzasadnić tym, że to pomoże Ci lepiej się dostosować do jego oczekiwań i wymagań, a to ułatwi w praktyce Ci pracę nad własnym projektem. Dobrze, jeśli promotor pozwala na takie właśnie zapoznanie się z tymi pracami,
które już w jego katedrze na jego kierunku były pisane, aby lepiej zrozumieć, jakie są standardy i oczekiwania. Warto również pilnować formalnych terminów konsultacji, ponieważ to wtedy promotorzy przeznaczają ten czas na udzielenie opinii dotyczących prac dyplomowych. Te regularne spotkania zapewniają Ci wsparcie i pozwolą Ci na bieżąco rozwiewać wątpliwości. Punkt 7. Opracowanie planu pracy. Stwórz swój szczegółowy plan pracy, dzieląc go na rozdziały i podrozdziały. Rozdziały powinny być podzielone na teoretyczne. Najczęściej są to dwa pierwsze rozdziały, a trzeci to tak zwana część badawcza. Tematyka i sposób wykonania tej części badawczej zależą w praktyce od wydziału i kierunku studiów. Najlepiej jest od początku notować wszystkie uwagi podczas takich konsultacji, aby mieć jasny obraz tego, co po prostu trzeba wykonać. Punkt 8. Wprowadzanie zmian. Wprowadzaj zmiany w poszczególnych rozdziałach, ale tylko i wyłącznie zgodnie z sugestiami promotora. Najlepiej jest potwierdzać każdą zmianę u takiego promotora, najlepiej mailowo, bo to zapewnia potem uporządkowanie i większą pewność, że praca idzie dobrze, że idzie na bieżąco tak, jak było to zaplanowane. Można oczywiście pisać do przodu, zanim jeszcze promotor omówi dany element, ale najlepiej mieć to na uwadze, że taki tekst może być później nakazany do usunięcia. Na pierwszym spotkaniu możesz się spodziewać, że pierwsza wersja takich poszczególnych rozdziałów będzie wymagała dużych zmian, ale nie warto się zrażać. To jest normalny element procesu pisania pracy dyplomowej. Tak robią najczęściej promotorzy. Przygotowany element do zmiany. 9. Analiza literatury. Zbierz materiały dotyczące swojego tematu. Ustal z promotorem, czy ma on listę właśnie swojej własnej preferowanej literatury w danym zakresie, konkretne wydawnictwo lub dokładnie autorów, na których warto się skupić. Zapytaj o preferowane źródła internetowe, takie jak instytuty, serwisy informacyjne, czy też inne instytucje publikujące online. Dowiedz się, czy powinny to być publikacje doktorskie, a może po prostu podręczniki akademickie, czy też inne materiały. Warto jest zrozumieć, dowiedzieć się, co już zostało napisane i jakie są luki w tej wiedzy. Punkt 10. Wykorzystanie tabel i wykresów. Rozważ, jakie dane będziesz prezentować w tabelach i wykresach. Warto jest się upewnić, czy one są czytelne i dobrze opisane. Jeśli masz wątpliwości, to po prostu otwarcie należy pytać promotora, aby trafić w poprawny sposób wizualizacji tych danych. Dobrze przygotowane wizualizacje mogą znacząco wpłynąć na odbiór Twojej pracy, ale również na ilość stron łącznie. 11. Programy obliczeniowe. W części empirycznej możesz wykorzystać różne programy obliczeniowe, takie jak Excel, Gretl, R, Python, SPSS, czy Statistica, czy Stata. R i Python to oczywiście języki programowania, które są wszechstronnie wykorzystywane współcześnie w tych nowoczesnych metodach analizy danych i metodach ogólnie nazywanych jako data science. W zależności od kierunku studiów mogą być również dostępne także inne narzędzia obliczeniowe z różnych wydziałów. Ja jestem z Wydziału Ekonomicznego, więc idę powiedzmy w kierunku statystycznym. Wybór narzędzi zostawić należy już po konsultacji z promotorem i dobrze jest zapytać swojego promotora właśnie, jakie te narzędzia on najbardziej zaleca do przygotowania konkretnej pracy. 12. Ustalenie formy kontaktu z promotorem. Należy ustalić razem z promotorem, jak będziecie się komunikować. Dobrze jest rozmawiać bezpośrednio na pewno na konsultacjach, na uczelni, na miejscu, ale warto tam notować każdą uwagę, aby mieć jasny obraz wymagań i dokonywanych postępów. Dopuszczalne jest oczywiście możliwość czasem kontaktowania się telefonicznie, ale jednak dominującą formą obecnie jest wymiana mailowa.
to wysyłanie załączników stanowi duży plus. Dzięki temu możesz przekazać swoją pracę do sprawdzenia bez potrzeby jej drukowania. Promotor wtedy ma możliwość naniesienia komentarzy, usunięcia konkretnych jakichś fragmentów zdań itd. Punkt 13. Przygotowanie się do pisania. Najlepiej jest zadbać o odpowiednie narzędzia i stworzyć komfortowe miejsce do pracy. Warto po prostu pisać w biurze, w pracy albo w weekendy, ale warto się jest upewnić, że nie ma żadnych rozpraszaczy, takich jak telefon, znajomi czy inne elementy, które mogą zakłócić Twoją koncentrację. Dobrym oczywiście pomysłem jest dzielenie pracy na niewielkie elementy, co pomoże Ci właśnie utrzymać to skupienie, tak aby się dobrze zmotywować. To jest również fajny element, który jest ważny przy pisaniu pracy. Może to być po prostu dobra kawa, ulubiona potrawa czy odpowiednia pora, która najlepiej Ci odpowiada. Ogólnie to ja polecam, aby obiecać sobie nagrodę za napisanie konkretnego fragmentu pracy. Może to być coś, co po prostu sprawia Ci przyjemność, radość, jak po prostu wyjście w nowe miejsce, spacer, kino, nie wiem, słuchanie muzyki, czy po prostu fajnie spędzona reszta tego dnia, kiedy była pisana praca. Motywacja jest bardzo, bardzo ważna, kluczowa, aby nie tylko pisać, ale także czerpać radość z procesu twórczego, a nie działać tylko pod stresem terminu, ilości stron itd. Punkt 14. Regularność i unikanie zwlekania. Znajdź wsparcie w znajomych, którzy są w podobnej sytuacji. Rozmawiajcie o tym, jak podchodzicie do samego pisania. Lepiej otwarcie się dzielić swoimi doświadczeniami, niż udawać, że to tylko czysta formalność. A jeśli masz możliwość, to po prostu poszukaj wsparcia kogoś, kto już ma taką pracę pisaną za sobą lub zna się na tym, jak się pisze właśnie takie poprawne prace dyplomowe. Wspólne dzielenie się wyzwaniami i tymi radami może być bardzo pomocne w procesie pisania. Punkt 15. Pisanie i redagowanie. Po prostu zacznij pisać. Po zakończeniu wróć po prostu do tego tekstu i go zredaguj. Wiem, że to mogą się pojawić jakieś powtórzenia, błędy gramatyczne i stylistyczne, ale to można skorygować później. Mamy teraz tak dużo narzędzi do edycji tekstu, że kwestie takie, gdzie był postawiony podwójny przecinek, kropka, czy brak akapitu, czy była nieodpowiednia czcionka, to na etapie pisania nie jest najważniejsze. Najlepiej się zająć tym dopiero przed oddaniem samej pracy do sprawdzenia promotorowi. 16. punkt. Przygotowanie do obrony. Na koniec, gdy praca jest gotowa, warto się przygotować do samej obrony. Czasem wymagana jest prezentacja PowerPoint z podsumowaniem wniosków pracy, a to może bardzo pomóc podczas samej obrony. Mimo dodatkowego wkładu pracy, warto przygotować sobie typowe pytania, które mogą paść podczas obrony. To mogą być takie typowe jak: jakie wnioski płyną z Twojej pracy, dlaczego wybrałeś ten temat, jakie trudności napotkałeś podczas pisania. Na egzaminie dyplomowym mogą się pojawić dodatkowe pytania dotyczące kierunku studiów z takiej dłuższej listy wskazanej przez promotora do opracowania. Z tej pracy, z tej listy mogą pojawić się losowane dodatkowe dwa pytania z trzech. To wszystko jest również ustalane wcześniej na konsultacjach, więc warto o tym pamiętać. To była moja lista 16 rad, które udzielam studentom, którzy się do mnie zgłaszają. Ja wiem, że tych elementów może być więcej. Jeśli chcecie, to możecie pod tym filmikiem pisać swoje historie, anegdoty, pewne realne sytuacje, które miały miejsce przy pisaniu waszej pracy. Jeśli liczba tych komentarzy będzie odpowiednio duża, to ja te komentarze wykorzystam do nagrania drugiej części, ale to już od Was zależy, czy taki filmik powstanie. Zapraszam już do pisania swoich prac.
a w razie czego do szukania pomocy. Pozdrawiam.